Grzegorz Rusiecki wygrał rozprawę w trybie wyborczym z KWW PL18 Łukasza Borowiaka. Chodzi o wpisy na Facebooku i na profilu KWW PL18 Łączy nas Leszno dotyczące stref inwestycyjnych w Lesznie. Oto treść postanowienia sądu. Sąd Okręgowy w Poznaniu, Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie, 13 Wydział Cywilny z siedzibą w Lesznie. W składzie tu obecnym po rozpoznaniu w dniu 15 października 2018 roku w Lesznie na rozprawie sprawy z wniosku Grzegorza Rusieckiego przy udziale Komitetu Wyborczego Wyborców PL18 Łukasza Borowiaka o nakazanie publikacji sprostowania. Postanawiam. Pierwszy punkt. Nakazać uczestnikowi postępowania Komitetowi Wyborczemu Wyborców PL18 Łukasza Borowiaka numer NIP 697235-2474 publikacji sprostowania następującej treści. W wykonaniu orzeczenia zapadłego w trybie wyborczym informujemy, że w dniu 9 października 2018 roku o godzinie 7.08 na portalu facebook.com na stronie naszego komitetu Łączy nas Leszno znajdującej się pod adresem www.facebook.com/łączynasleszno / opublikowano wpis zawierający nieprawdziwe informacje na temat radnego Grzegorza Rusieckiego, a wskazujące, że pan Grzegorz Rusiecki podawał wyłącznie nieprawdziwe i zmanipulowane informacje, celowo wprowadzając mieszkańców i wyborców w błąd w sprawie budowy infrastruktury drogowej w strefie inwestycyjnej IDEA z poważaniem KWW PL18 Łukasza Borowiaka, Łukasz Borowiak, hashtag PL18, hashtag Łączy nas Leszno. Przy czym oświadczenie to powinno być opublikowane na portalu facebook.com, a konkretnie na stronie Łączy nas Leszno umieszczonej pod adresem www.facebook.com/łączynasleszno / i być napisane czcionką koloru czarnego na białym tle z zachowaniem jednego wiersza odstępu pomiędzy ostatnim zdaniem oświadczenia a słowami z poważaniem KWW PL18 Łukasza Borowiaka, Łukasz Borowiak, hashtag PL18, hashtag Łączy nas Leszno. A wpis z oświadczeniem powinien być osadzony na górze strony za pomocą opcji przypnij na górze strony przez 48 godzin licząc od dnia wykonania w tej sprawie orzeczenia. Od dnia wydania w tej sprawie prawomocnego orzeczenia. Drugi punkt. Zakazać uczestnikowi postępowania rozpowszechniania na stronie facebook.com, na stronie Łączy nas Leszno, adres www.facebook.com/łączynasleszno/ wpisów o treści. Dzień dobry. Czekaliśmy cierpliwie do końca wczorajszego dnia na przyjęcie przez pana radnego Grzegorz Rusiecki naszego osobistego zaproszenia do debaty w strefie inwestycyjnej, o strefie inwestycyjnej IDEA. Niestety tak się nie stało. Pan radny potwierdził u siebie brak wiedzy i merytorycznego przygotowania w tym temacie. Czyżby strach przed debatą? W ten sposób pan Grzegorz Rusiecki przyznał się także, że wcześniej podawał wyłącznie nieprawdziwe i zmanipulowane informacje, celowo wprowadzając mieszkańców i wyborców w błąd. Hashtag nie, hashtag tego, hashtag oczekują, hashtag mieszkańcy. A w szczególności wpisów oznaczonych datami 8 października 2018 roku o godzinie 22.08, a także 9 października 2018 roku o godzinie 7.08. A umieszczonych pod następującym adresem strony internetowej www.facebook.com/Leszno/post/2131043940443441. Trzeci punkt. Nakazać uczestnikowi postępowania usunięcie wpisów umieszczonych na portalu facebook.com na stronie Łączy nas Leszno, a oznaczonych datami 8 października 2018 roku o godzinie 22.08 i 9 października 2018 roku godzina 7.08 znajdujących się pod adresem strony internetowej www.facebook.com/Łączy nas Leszno/post/2131043
49409344141. O treści: dzień dobry. Czekaliśmy cierpliwie do końca wczorajszego dnia na przyjęcie przez pana radnego Grzegorz Rucielski naszego osobistego zaproszenia do debaty o strefie inwestycyjnej IDEA. Niestety tak się nie stało. Pan radny potwierdził u siebie brak wiedzy merytorycznego przygotowania w tym temacie. Czyżby strach przed debatą? W ten sposób pan Grzegorz Rucielski przyznał się także, że wcześniej podawał wyłącznie nieprawdziwe i zmanipulowane informacje, celowo wprowadzając mieszkańców i wyborców w błąd. Hashtag nie, hashtag tego, hashtag oczekują, hashtag mieszkańcy. Proszę państwa, zdaniem sądu te wypowiedzi, których zakazania domagał się, zakazania umieszczania i nakazania usunięcia domagał się wnioskodawca, były tak sformułowane, że dyskredytowały one wnioskodawcę w sposób taki nieuprawniony, w sposób nieuprawniony z okoliczności, które w tej sprawie się zdarzyły. Dlatego sąd uznał również, że konieczne jest nakazanie, ażeby Komitet Wyborczy Wyborców PL 18 w wykonaniu tego orzeczenia nakazał umieszczenie takiego sprostowania na Facebooku, które potwierdzałoby, że te twierdzenia wobec wnioskodawcy, że on podaje wyłącznie nieprawdziwe i wyłącznie zmanipulowane informacje, że celowo chce wprowadzać mieszkańców i wyborców w błąd co do budowy infrastruktury drogowej w strefie IDEA, jest również konieczne, bowiem te wypowiedzi były nieuprawnione w stosunku do okoliczności sprawy. Okoliczności były w gruncie rzeczy drobne. Wnioskodawca podczas debaty telewizyjnej powiedział jedno zdanie na temat tej strefy inwestycyjnej, następnie nakręcił dwa filmiki pokazujące, jak ta strefa inwestycyjna rzeczywiście wyglądała, i sąd nie dostrzegł, by te informacje w jakikolwiek sposób były zmanipulowane, by były nieprawdziwe, by celowo mieszkańców wprowadzały w błąd. W związku z tym takie orzeczenie. To wszystko. Dziękuję.